Augustów zaskoczył wszystkich mieszkańców. Miasto zdecydowało się, by każdy mieszkaniec otrzymał do swojej skrzynki niesamowitą niespodziankę. Piękny gest ze strony lokalnych władz przypadł do gustu każdemu. Augustów wyszedł ze wspaniałą inicjatywą, która sprawiła, że każdy z mieszkańców otrzymał do swojej skrzynki niespodziankę od miasta. O akcji, która miała miejsce, opowiedział zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz, który dziś zachęca wszystkich burmistrzów w kraju do podjęcia podobnej inicjatywy. Augustów. Każdy mieszkaniec otrzyma niespodziankę. Pierwsi mieszkańcy Augustowa już przed świętami Wielkanocy mogli zauważyć, że w ich skrzynkach pojawiły się niespodziewane podarunki przekazane przez miasto. Lokalne władze obdarowały wszystkich mieszkańców w maseczki ochronne, które dzięki wolontariuszom, pracownikom policji i straży miejskiej, trafiły do skrzynek pocztowych. Augustów zakupił maseczki ochronne wielorazowego użytku dla wszystkich mieszkańców. Tysięcy sztuk zostało zakupionych od lokalnej firmy. Liczba maseczek potrzebnych dla mieszkańców miasta została wyliczona na podstawie umów na wywóz śmieci. Na wszelki wypadek zleciliśmy uszycie trochę więcej, gdyby się okazało, że ktoś źle wypełnił deklarację. Poza tym, w każdej chwili, jeśli będzie taka potrzeba, możemy złożyć kolejne zamówienie. Z jego realizacją nie będzie większego problemu, ponieważ szycie idzie coraz sprawniej, przekazał zastępca burmistrza. Augustów zachęca inne miasta, by brały przykład. Zachęcamy ościenne gminy do podejmowania takich samych inicjatyw, przekazał zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz. Augustów nie tylko rozdaje mieszkańcom maseczki, ale także informuje ich w akcji Moja Maska Twoją Tarczą, że noszenie ich chroni, nie tylko nas samych, ale i inne osoby, dlatego tak ważne jest, by zasłaniać usta i nos. Jest to także istotne ze względu na nowe obostrzenia. 2. Za maseczki ochronne miasto Augustów zapłaciło lokalnej firmie około 100 000 zł. Pieniądze na ten cel przeznaczone zostały z budżetu miasta. Augustów, nasze miasto.